Witam Was w kolejnym odcinku naszego poradnika. Dzisiaj opowiem Wam parę słów o grudzie. Gruda jest to infekcja skóry. Najczęściej dotyka konie wiosną i jesienią, czyli wtedy, kiedy jest mokro, wilgotno, jest dużo błota na pastwiskach. Gruda wywoływana jest przez bakterie. Jej okres inkubacji wynosi 2 tygodnie. Ta bakteria znajduje się w ziemi, czyli znajduje się gdzieś na pastwisku, w tym błocie. Dobrze jest konia nie puszczać na pastwisko, jeżeli ta gruda panuje w stajni. W pierwszej kolejności powstają takie zrogowacenia, czyli są łuski pod sierścią, które są słabo widoczne. Jeżeli ta gruda postępuje, skóra robi się zaczerwieniona. Powstają strupy, które bardzo przypominają błoto. Te strupy pękają, to są stany ropne. To wszystko pęka, potrafi się nawet sączyć ropa z nogi. Noga puchnie, często koń kuleje, ale jest to spowodowane tym, że ta gruda jest dość mocno bolesna. I sama opuchlizna sprawia, że koniowi się trudno porusza. Pokażę Wam, gdzie ta gruda najczęściej występuje. Gruda najczęściej występuje na pęcinach, na piętkach, właśnie na tej części nogi. Jeżeli noga jest bardzo mocno zainfekowana, jeżeli jest to nieleczone, może postępować do góry, może zaatakować także spodnią część brzucha oraz nos. Gruda niby nie groźna choroba, jednak trzeba z nią walczyć i trzeba konia leczyć. W jaki sposób? Najlepiej przygotować sobie ciepłą wodę z mydlinami, z szarym mydłem, jakiś płyn do odkażania, może to być manusept, następnie gąbkę, najlepiej taką do mycia naczyń, co z jednej strony jest dość twarda, oraz maść cynkową. Więc w pierwszej kolejności moczymy te nogi, tak żeby odmoczyć te strupki. Moczymy je właśnie tą wodą z mydłem. Gdy one są odmoczone, bierzemy gąbkę i trzeba te nogi dobrze umyć, jednak nie trzeć zbyt mocno, żeby nie uszkodzić jeszcze bardziej powierzchni skóry. Następnie zlewamy nogę manuseptem. Czekamy 5 minut, zmywamy ten płyn bakteriobójczy, wysuszamy. Tak, najlepiej można do tego użyć ręczników jednorazowych, takich papierowych, i smarujemy maścią cynkową. Taką czynność należy powtarzać codziennie. Konie musi mieć zapewnioną dawkę ruchu, więc jeżeli kuleje, to na nim nie jeździmy, wiadomo, ale bierzemy go codziennie na spacer w ręce. W boksie też trzeba pilnować, żeby było czysto, żeby było sucho, żeby ściółka była czysta i sucha. Jeżeli gruda bardzo mocno postępuje, jeżeli nie jesteście sobie w stanie z nią poradzić, dobrze poprosić o pomoc weterynarza. Weterynarz może podać specjalne leki, przywieźć specjalną maść, która ma mocniejsze działanie od tych, które ja proponowałam. I tak mówię, jeżeli jest infekcja bardziej rozwinięta, powinniście to skonsultować z weterynarzem. Jeżeli są to początki grudy, możecie próbować sami z tym walczyć. Czytałam gdzieś w internecie, że można zastosować, jeżeli w stajni panuje gruda, jeżeli jest taka niebezpieczeństwo, że koń może się nią zarazić, że można pryskać koniowi nogi takim roztworem, który jest 50% oliwki, 50% octu. Nie próbowałam tego, nie wiem, czy to jest skuteczne, jednak ważne jest to i chciałam to podkreślić, żeby nie używać octu, jeżeli koń ma rozwalone nogi. Ponieważ już miałam taki przypadek, że chłopak poczytał w internecie na różnych forach i właśnie koniowi, który miał dość mocno zaawansowaną grudę, gdzie były już rany, były pęknięcia, zlał nogi jeszcze octem i myślał, że robi dobrze, no a skończyło się to nie najlepiej. Więc jeżeli jesteście niepewni, lepiej zapytać o radę instruktora, zapytać o radę weterynarza, niż stosować się do rad, które znajdujecie gdzieś na jakichś dziwnych forach. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny, chociaż z drugiej strony nie. Mam nadzieję, że Wasze konie nigdy nie będą miały grudy. Ale jeżeli ona się już przytrafi, że coś z niego wyciągniecie, skorzystacie, zapraszam do subskrypcji kanału, do oglądania innych filmów oraz do zaglądania na nasz portal.